Cześć, z tej strony Chris, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Train Simulator 3. Kawka zaparzona, powiem Wam, tylko się obudziłem i pozbierałem. Doszedłem do wniosku, że mam trochę czasu, więc muszę koniecznie tutaj zajrzeć do Train Simulator 3 i coś nagrać. No i doszedłem do wniosku, że nagramy sobie tutaj na trasie South Eastern High Speed. Zrobimy sobie przejazd, ponieważ jak wiecie lub nie, na tej trasie dodano rozgałęzienie, tak? Zobaczcie, tutaj mam zdjęcie, jak wyglądała mapka w TSW2 z Londynu St. Pancras do Faversham. Natomiast w trójce wygląda to tak, że mamy tutaj odgałęzienie z Dartford do Ashford International. Więc jest tutaj jakby dodatkowa trasa, a jak weźmiemy pod uwagę, że mamy przejazdy z Ashford do London St. Pancras, to praktycznie mamy takiej samej długości drugą trasę, więc naprawdę mega sprawa. Jestem bardzo ciekawy, bo w ogóle tym fragmentem jeszcze sobie nie przejeżdżałem, więc zrobimy sobie taki, powiedzmy, dziewiczy przejazd i od razu będę mógł tutaj Wam przedstawić pierwsze wrażenia, jakie odnoszę odnośnie właśnie tego dodanego fragmentu. Od razu sobie odpalimy, żeby nie przedłużać. Ja tutaj zobaczyłem, że można sobie klasą 395, czyli Javelinkiem, pojechać, ale tam jest przejazd chyba o 20.14, więc jest to przejazd wieczorny, bardzo klimatyczny. Jak tylko odpaliłem, żeby zobaczyć, to doszedłem do wniosku, że byłby bardzo fajny klimat, ale jadąc wieczorem nie zobaczymy sobie, jak ta trasa w pełni wygląda, bo wiadomo, pomimo tego, że mamy już troszeczkę te dynamiczne oświetlenie i tak dalej, to i tak wieczorem praktycznie tego, co jest w oddali, nie widać, więc sprawdziłem i możemy pojechać TGV. I tutaj od razu już są te bezpośrednie połączenia z Ashford do St. Pancras, więc spokojnie pojedziemy sobie na przykład, patrząc tutaj, załóżmy o 12.20, żeby to był już taki dłuższy przejazd. Javelinem byśmy jechali około 40 minut, a LGV widzę 29 minut, więc kurczę, jeszcze pogody nie zrobiłem dynamicznej. Ajajajajaj. No nieważne, będzie bezchmurnie. Będzie bez deszczu, ale mam nadzieję, że nie będzie nudnie. Dobra, poczekamy, jak się tutaj załaduje. Muzyka w tle nam przygrywa. Powiem Wam, że wróciłem do przejazdów z muzyką, bo jakoś tak tęskniło mi się. Ja tak zaczynałem nagrywanie właśnie filmów z muzyką i taki już jest właściwie mój styl. Więc mam nadzieję, że niektóre osoby, które bardzo nastawione są na tutaj symulacje, wybaczą mi. Dobra, zobaczcie, jak jest ładnie. Lukniemy sobie. Mamy tutaj drugiego TGV ze 3 Javelinki. No dobra, działamy. Chris już dawno w TGV nie siedział, więc musi sobie tutaj poodpalać wszystko. Okej. Dobra, odblokujemy drzwi. Mam nadzieję, że tutaj już jest wszystko poustawiane. Nie wiem, jak będzie ze zmianą napięcia, czy są tutaj fragmenty, w których to napięcie będziemy musieli zmieniać. Dobra, podświetlimy sobie zegary. Co tu jeszcze powinniśmy zrobić? Manual sobie ustawimy. I tutaj już mamy wszystko po załączane, czy nie mamy? Nie mamy. Dobra, zaraz sobie zobaczę tutaj. Powiem Wam, że dawno, dawno nie siedziałem w TGV. Zamykamy drzwi. Zamykamy, czy nie zamykamy? Zamykamy. Dobra, i czekamy do 12.22.
Ale widzę, że tutaj nie mamy napięcia. Dobra, spróbujmy sobie to wszystko otworzyć, bo ja powiem wam, że strasznie dawno tutaj nie odpalałem tego. Teraz sobie musimy ustawić pantograf, tak? Zobaczymy na normal. To nam nic... Nie. Patrzcie, już tyle czasu tutaj nie... Nie, to miałem nacisnąć. Dobra, czekajcie. Dobra. I teraz normal. Czyli nie. Będzie trochę zabawy. Dobra. Muszę sobie przypomnieć, wiecie, bo... O, dobra, zaskoczyło. Może po prostu... Jakieś tutaj są błędy. Zmienimy sobie hamulce pociągu. No i jedziemy. Jedziemy, dobra. Już się martwiłem, powiem wam, że kompletnie zapomniałem, co jest 5. Już miałem taką długą przerwę. Jeszcze chyba światła. Musimy sobie zaświecić. O. Nawet w dzień, zobaczcie, jak światła fajnie działają. Tylko ja za bardzo pociągu nie słyszę. Dobra, wyjeżdżamy sobie z Ashford, czyli tutaj ze stacji, której do tej pory nie mieliśmy. Zobaczcie, to naprawdę wygląda mega fajnie, przynajmniej jak na razie. Tutaj klas 66 stoi z jakimiś cysternami. Też klasą 66 sobie pojedziemy. Fajnie to wygląda, zobaczcie tutaj. Jeszcze zobaczymy, jak ta trasa w ogóle, jak tutaj pociąg na niej działa. Zobaczymy jeszcze sobie ustawię głośność, bo coś mi tutaj, powiem wam, praktycznie nic nie słychać. Chociaż mam na 40, no to jest nieźle, nie? Efekty dźwiękowe może jeszcze... damy. Dobra, mam nadzieję, że coś słychać, bo ja w sumie mam takie dosyć słabe słuchawki i... Zobaczmy. Tu mamy taki jakby specjalny przejazd. Powiem wam, od samego początku ten fragment mi się podoba. 2,2% pod górkę, to nie jest kigmuchaj. Tam u góry coś jedzie. Też jest wiadukt. Podejrzewam, że za jakiś czas będziemy już pędzić z dużą prędkością. Tu już nam system się załączył. Nawet powiem wam, jeśli chodzi o szkolenia, centrum szkoleń, to właśnie ten system tutaj TVM 430 jest wytłumaczony. Warto by było go sobie zrobić i zobaczyć właśnie, jakich ciekawych informacji moglibyśmy się tam dowiedzieć. Ale ogólnie, jeżeli oglądaliście mój poprzedni odcinek, no to na pewno też zauważyliście, że strasznie słabo to centrum szkoleń jest przygotowane, bardzo mało szkoleń jest. No, jest mega rozczarowujące, bo naprawdę mógł być to mega pomocny tutaj element gry i który dawałby tutaj nam dużo wartościowej treści i tworzyłby to, że Train Simulator 3 byłoby o wiele wartościowsze od TSW2, mając właśnie rozbudowany ten system szkoleń, gdzie nie musielibyśmy szukać po YouTubach, po jakichś PDF-ach informacji dotyczących
konkretnych systemów bezpieczeństwa. Widzę, że pomimo tego, że zmieniliśmy odnogę tutaj tej trasy, to i tak te tunele, które się ciągną kilometrami, są takie same. Ale w sumie, jakby tak sobie pomyśleć, to jest bardzo dobry sposób na stworzenie trasy. Zróbmy trasę jakoś tak, załóżmy 80-kilometrową, 40 km niech to będą tunele, nie? Słuchajcie, 40, a przez 40 km będziemy jechać jakimiś polami i łąkami. Jest trasa? Jest trasa. No ale mam nadzieję, że zaraz tutaj z tego tunelu wyjedziemy. Patrzę, jak tutaj mapka wygląda. Widzę, że tutaj mamy informacje w milach. A właśnie, czekajcie, spojrzymy sobie, jak tu jest w ustawieniach. Ogólne ustawienia. Nie, to nie tutaj. Ułatwienia dostępu. Wyświetlacz i rozgrywka. O, właśnie, to będzie tutaj. Dobra. Gdzie tutaj mamy informacje, w jakich to ma być, czy to ma być w kilometrach, czy w milach, czy teraz po prostu tego ustawienia. Jednostki miary, system metryczny, imperialny, metryczny. Dobra, i zobaczymy, czy nam się teraz... tak, mamy teraz w kilometrach. O, i to mi się podoba. 77 km mamy do Ashford. Nie musimy używać kalkulatora, żeby sobie przeliczyć tutaj, ile jeszcze mamy do przejechania, tylko widzimy po prostu... Uuu, patrzcie, jak fajnie. Trochę tak Hymsim Metro mi się przypomina tutaj przez ten odcinek. Znowu tunel. No to się nacieszyliśmy widokami. Dobra, teraz mamy z górki 2,3%. Ale to właśnie, jeśli chodzi o kolej dużych prędkości i te trasy, one właśnie tutaj we Francji mają takie wzniesienia, takie podjazdy i zjazdy właśnie strome. Dzięki czemu też, jeżeli mamy takie dosyć mocne zjazdy, możemy naprawdę niezłe rekordy prędkości tutaj bić. Jestem właśnie ciekaw, ile bym wyciągnął te żywi na tej właśnie, na tym odgałęzieniu z Ashford do St. Pancras. Czy udałoby mi się pobić rekord, który ustanowiłem na... Ale to w sumie inna trasa była, nie? Ale to nieważne. Jeżeli udałoby mi się zwiększyć tutaj... A patrzcie, teraz sobie dopiero myślę. Ja mówiłem o francuskiej trasie, przecież jesteśmy na angielskiej. Ale przez to, że jedziemy te żywi, to mi się kompletnie pomieszało. No ale masakrycznie dużo tych tuneli jest. I tak właściwie czuję, jakbym jechał metrem, a nie tutaj koleją dużych prędkości. I tak czuję, że właśnie jest, jak mówiłem, z tym budowaniem trasy. Pół trasy tunele, pół trasy łąki, pola, lasy. No ale grzejemy, grzejemy. 225. Możemy jechać 230. No ale sporo kilometrów tuneli tutaj jest. Dobra, widać światełko w tunelu. Wyjeżdżamy i ciekawe tylko na jak długo. Pocieszymy się tutaj widokami na zewnątrz. Bo jeżdżąc taką ilość tych tuneli, to człowiek aż czuje, że się dusi. Jeszcze te tunele są bardzo wąskie, jakby nie patrzeć.
ale tutaj te fragmenty właśnie z tymi wiaduktami, mostami są mega, mega fajne. Strasznie mi się to podoba. I powiem wam, że podejrzewam, że sobie jeszcze tutaj pojeżdżę. Bo wygląda to naprawdę genialnie. Dobra, wracamy do kabiny. Z kabiny też całkiem fajnie widać. Już nie pamiętam, czy te żywi możemy sobie okno otworzyć, ale chyba nie możemy, nie? Chociaż wydawało mi się, że mogliśmy. Też nieźle mi się wydawało. Czyżby muzyka nam się skończyła? Słuchajcie. Co tu się stało? Dobra, niech sobie coś tam gra. My jeszcze mamy 62 km. Coś powiem wam, że się nie wyspałem. Kawa na mnie nie działa w ogóle. Ale te ponad 220 km już powinno mnie rozbudzić. Powiem wam, strasznie fajna trasa. Naprawdę. W porównaniu do niemieckiej, tej nowej, to tutaj naprawdę aż miło się patrzy przez przednią szybę te żywi. Chociaż wiecie, graficznie byłoby to lepiej, gdybym miał skalowanie na 200, ale tutaj z moim sprzętem, gdybym dał skalowanie na 200, skalowanie ekranu, to miałbym maksimum 10 klatek na sekundę, więc z 10 klatkami na sekundę to w ogóle nie mam co tu podchodzić. Teraz mam 30-35 klatek, więc to i tak jest mało, ale daje na tyle płynną Tracing World i płynność, ale wiecie, o co mi chodzi. Taką płynną rozgrywkę, że mogę sobie tutaj skalowanie podwyższyć na 120 gdzieś tak, a więc trochę więcej niż stówka. Więc trochę to lepiej wygląda. Tutaj reshade'a też mam, ale najnowszą wersję, a ta najnowsza wersja nie ma wszystkich wtyczek, a przynajmniej ja sobie tutaj nie zainstalowałem wszystkich, więc też jeszcze tej grafiki sobie nie dopieściłem. Dobra, znowu tunel, ile można? Czy Chris wygląda na kreta, który cały czas musi przebijać się przez tunele? 2,5%, to już musimy ostro ustawić sobie hamulec. Ale tutaj diametralnie się to wszystko zmienia. Przez niecałą minutę jedziemy w dół, a już za chwilę mamy podgórkę. Dlatego takie pociągi właśnie dużych prędkości tutaj się sprawdzają, bo one mają dużą moc, dużą jak gdyby siłę przyspieszenia i one sobie świetnie radzą właśnie na takich, w takich terenach. No i powiem wam, zauważyłem, że jeśli chodzi o YouTube i internet w ogóle, że
Train Sim World 3 zyskało dosyć sporą popularność i dużo się mówi o nowej odsłonie tego symulatora, pomimo tego, że jakby to powiedzieć, to jest nowe stare, bo praktycznie dostajemy to samo, tylko trochę więcej, troszeczkę zmienione, ale jednak pomimo tego, że jest na co narzekać, to też zarazem można powiedzieć, że jest dużo, dużo pozytywnych elementów w tym symulatorze i no i da się tutaj bawić naprawdę dobrze, więc dopóki nie pojawi się konkurencyjny symulator, który naprawdę tutaj wprowadzi coś mega nowego, coś mega lepszego niż, ale strasznie się przycina teraz mi, coś, co spowoduje, że dużo graczy będzie chciało się przesiąść na ten symulator. Załóżmy na przykład, niech to będzie SimRail, to wtedy podejrzewam, że Dovetail zacznie działać tutaj z większą intensywnością i wtedy zaczną się pojawiać jeszcze inne, ciekawsze rzeczy. Jejku, jakie tu są zmiany prędkości, sami widzicie. Ja nawet teraz nie przyspieszam, bo jeżeli mruga nam 270, to zaraz będzie zmiana, 230, więc sobie zostaniemy przy 230, ale też 230 mruga, więc albo będzie 270, albo 200. No i to tak widzę, będzie płynąć, więc zostaniemy sobie przy 230 km. Nie wiem, dlaczego to tak to działa, przecież nie jesteśmy w stanie momentalnie sobie przeskoczyć z 270 na 230, chociaż mamy tutaj no jednak określony czas. Nie pamiętam dokładnie, przez ile tutaj mruga, zanim mamy zmienić tę prędkość, ale no to i tak to jest zabawa w kotka i myszkę. Więc ja tutaj nie będę szalał i przyspieszał do 270, dopóki tutaj wskaźnik prędkości, system TVM nie zacznie, nie ustabilizuje się. No zobaczcie, 300, 270. Bawią się z nami w kotka i myszkę. Dlatego mówię, 226, 230 max i zostajemy przy tym. Chyba, że będzie 270, 300, więc sobie przyspieszę do 270 i zostanę na 270, a tam sobie będzie na 300 przeskakiwać. No zobaczymy, jaka tu będzie zmiana teraz. No system wariuje. Nie wiem, z czego to wynika, czy tak w rzeczywistości jest, ale ja sobie wyhamuję do 230. Ale powiem wam, że przez to, że jadę te żywi, zapomniałem, że jadę po angielskiej trasie, a nie po francuskiej, bo tutaj mam takie troszeczkę wrażenie jak do LGV, ale ta trasa mi się akurat bardziej podoba. LGV mi się tak nie podoba. Dobra, polećmy 270 i zobaczymy. Ale taki sposób działania tutaj tego systemu jest mega denerwujący i można zwariować. Bo tutaj właśnie te wskaźniki, takie trójkąty, które widzicie po lewej albo po prawej stronie, one właśnie wskazują na te bloki tego systemu TVM. One są umówione właśnie w centrum szkolenia. O, właśnie tutaj mieliśmy. Jak zauważacie, wtedy pojawia się zmiana prędkości. Chociaż teraz nie było tego trójkąta. Nie wiem, można oszaleć, moi drodzy, można oszaleć. Ale jakoś sobie dojedziemy do Ashford. Mam nadzieję, że zaraz system się uspokoi, bo jak nie, to
po prostu tutaj widzę dwie śrubki, zaraz je odkręcę i ten cały wyświetlacz z tym całym systemem wyrzucę przez okno i podziękuję mu. Dobra, wyjeżdżamy z tunelu. System dalej świruje, dalej mruga. Dobra, ustawimy sobie na 230. I tak sobie polecimy. 29 km do Ashford. Żeby nie to, że właśnie strasznie mi się tutaj przycina, to powiem wam, że naprawdę trasa mi się podoba. I w porównaniu do tego, co prezentuje sobą niemiecka trasa, to tutaj jest naprawdę, tu jest poczucie życia. Nie ma tej monotonii, mamy tutaj takie po prostu elementy jak gdyby różnicujące te trasy, że naprawdę jest mega fajnie. Nie jestem pozytywnie zaskoczony, powiem wam, bardzo wam polecam tutaj przejazd na tym nowym odgałęzieniu na Southeastern High Speed. Na pewno osoby, które mają lepsze komputery, tutaj będą miały więcej radochy, bo u mnie na laptopie to już po prostu jest masakra. Chociaż znam osoby, które mają RTX-y, dobry sprzęt i dalej mówią, że straszna lipa, straszna kaszana, dalej się przycina. I wydaje mi się, że Dovetail powinien w tym momencie skupić się właśnie na tym elemencie. No, zrobili tam światła, zrobili parasolki i tak dalej, ale powinni się skupić na optymalizacji, żeby to chodziło płynnie, żeby się nie doczytywało, żeby się nie przycinało, no bo słuchajcie, gdyby były na przykład podzielone fragmenty tej trasy, gdzie fragment trasy się doczytuje, tak jest chyba w Train Driverze 2, w TDK-u, to jeszcze dałoby się to jakoś znieść, ale przecież tutaj mamy przycinkę co 30 sekund załóżmy, więc to nie pokazuje, że trasa się doczytuje jako taka, tylko gra jest tak skaszaniona, że po prostu brakuje tutaj w niej tego elementu optymalizacji, który by powodował, że byłaby płynna. Tak jak na przykład ma to miejsce w Eurotracku 2. Tam mamy stałą ilość klatek, tam mamy płynność. A czy grafika jest dużo, dużo gorsza od Train Sim World? To nie wiem. Można by było się sprzeczać. Jest trochę tam już archaizmu, ale wygląda to nadal pięknie i nadal daje poczucie realizmu. Więc Dovetail powinien się uczyć od twórców Eurotracka. Bo te przycinki, powiem wam, są tutaj jednym właśnie z najgorszych elementów w Train Sim World. Gdyby tego nie było, to wiele, wiele tutaj błędów i rzeczy można by było wybaczyć. Ale tych przycinek, no strasznie ciężko. No przecież w rzeczywistości nie jedziemy tak pociągiem i rzeczywistość nam się co chwilę przycina, bo byśmy chyba, nie wiem, świra dostali. Wyobrażacie sobie, idziemy do sklepu, idziemy, przycinamy się. Idziemy, przycinamy się. Drzwi sklepowe mają się otworzyć, ale się przycięły. Musimy stać przez chwilę. To by była masakra. Dobra, jedziemy, ale ten system po prostu mi strasznie działa na nerwy. Powiem wam, że
chyba jeden z najgorszych przejazdów, jakie miałem w Train Sim World, pod tym względem, że ten system jest tak irytujący. Zastanawiam się nawet, czy to nie jest błąd jakiś. Sobie troszeczkę bez wyświetlacza. Tak nam nie jest potrzebny w tym momencie. Cały czas widzimy, z jaką prędkością możemy jechać. Dobra, utrzymujemy prędkość. No, w każdym bądź razie już powolutku zbliżamy się do końca. Przetestowaliśmy to odgałęzienie, które jest naprawdę, naprawdę ładne. Jest tutaj fajny klimat. Jestem ciekaw jeszcze przejazdu wieczornego. Tu już akurat sobie przejadę Javelinem, ale nie będę już nagrywał tego odcinka, tylko po prostu przetestuję sobie dla samego siebie. Natomiast myślę jeszcze, żeby tutaj przejechać klasą 66. Bo jest to właściwie jedyny pociąg w Train Sim World 2, który jeździ też po naszych tutaj rodzimych torach. Tu już musimy być czujni, bo 7 km to już jest bardzo mało. Ale przecinki są koszmarne. Ja wiem, ja nie chciałbym narzekać po prostu cały czas, ale jest to taki element, który po prostu no strasznie męczy. I albo trzeba się z tym pogodzić, przyzwyczaić, albo po prostu no niestety cały czas na niego narzekać. Ja jeszcze tutaj dodatkowo mam załączonego OBS-a, więc to też wpływa. Dobra, cały czas hamujemy hamulce na maksa. Na razie nam nie mruga, więc możemy spokojnie sobie wyhamowywać. A jeżeli nie wyrobimy tutaj, to wtedy użyjemy jeszcze dodatkowych hamulców. Ale widzę, że mamy tutaj, jak nam pokazuje, 1,5 km do zmniejszenia prędkości, a my już jesteśmy tutaj na tej prędkości, więc chyba jedziemy z górki. Czyli muszę tutaj cały czas na hamulcu być, na hamulcu dynamicznym. Na maksa. Już nawet będziemy cały czas wyhamowywać. Jeszcze użyję hamulca pociągu. Dobra. Dobra, niech on już tutaj wyhamowuje. Mam nadzieję, że mi się uda. Jeszcze dodamy trochę hamulca. Bo jak nie, to przyjedziemy czerwone i cały przejazd będzie do kosza. Teraz zwolnimy hamulec. Dobra, mamy do 5. I tutaj możemy sobie też zwolnić hamulec dynamiczny i podjedziemy spokojnie już.
się zatrzymamy. DGV dosyć jest problemowe, jeśli chodzi o hamowanie przy dużych prędkościach. Jeżeli coś przeoczymy, to już potem ciężko wyhamować. No strasznie pustki są tutaj na stacji. Żeby to rozgałęzienie po prostu było pozbawione pasażerów na stacjach. W sumie tam na początku też, wyjeżdżając, zauważyłem, że nikogo nie było. A nie, tutaj widzę, jakaś pani idzie. Jeszcze kawałeczek. Spróbuję jak najlepiej tutaj wyhamować, żeby mieć maksymalną ilość punktów, ale czy się uda, to nie wiem. Hamujemy, max. Mamy 500 punktów, dobrze, dobrze. Nieprawidłowa sesja, kliknij tu, aby ponownie zalogować się do Dovetail. No tu akurat miałem wyłączony internet, bo czasami OBS robił mi dziwne rzeczy, że odpalał mi streama, więc nagrywam sobie bez internetu, więc tu mi się akurat nie załadowało. W każdym bądź razie łączny wynik 7315 złoty medal. No i co? No i nawet fajnie wyszło. I powiem wam, że naprawdę, naprawdę fajna trasa. Gdyby nie te przecinki i gdyby nie działanie systemu TVM w taki dziwny sposób, że co chwilę mieliśmy przeskoki prędkości, to byłoby mega, mega fajnie. Tak trochę byłem zirytowany pod koniec, bo to co chwilę te zmiany potrafiły człowieka tak doprowadzić do szewskiej pasji. Ale słuchajcie, naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony tym odgałęzieniem i mega polecam wam przejazdy właśnie tym fragmentem trasy. A ja już kończę. No i co? I widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!